Wiecie co, dzisiaj troszeczkę o kreatywności, bo przekonałam się, że odkąd bloguję, odkrywam w sobie właściwie niepodejrzewane podkłady kreatywności. Bo kreatywność każdy ją ma, tylko trzeba z niej czerpać. A im więcej czerpiemy, to jest jak takie perpetuum mobile. I wiecie co, to czasami tak jest, że poznajcie swoich przyjaciół w najmniej spodziewanych momentach, kiedy w najmniej spodziewanych momentach odkrywają przed Wami pomysły, które chodzą im po głowie. I tak właśnie pewien mój kolega puścił parę. Tak przechodziliśmy obok malowniczej zagrody z baranami i on tak zaczął opowiadać, jak to by z chęcią podkradł się tutaj nocą z paczką farb w różnych kolorach i przemalował kolejno te barany na kolory tęczy. I tutaj dochodzimy do tego, co jest tutaj gwoździem programu. Po co? Po co mu by to było? Po to, żeby z kolei następnego dnia rano podkraść się znowu i patrzeć na ludzi, jak będą baranieć, patrząc na te barany przemalowane na kolory tęczy. No i teraz tak, pozostaje uściślić, czy każdy pomysł jest przejawem kreatywności. Bo jeżeli tak, no to mój kolega systematycznie daje tej swojej kreatywności po łapach. Jednak, żeby wyjaśnić kontekst, zaznaczam, że mój kolega jest panem dobijającym do 50 i w prywatnym życiu, znaczy w zawodowym życiu, szacownym profesorem filozofii. Ja tu widzę jeden problem. Problem jest w tym, że ta niewyrażona kreatywność, której czasami dajemy po łapach, wychodzi u niektórych po prostu po pijaku. Znowu nie chcę, żeby mi się dostało od jakichś obrońców zwierząt, bo ten pomysł nigdy nie przeszedł do fazy realizacji, on jest czysto teoretyczny. Ale gdyby tak pójść dalej tym tokiem, może myśli, nazwijmy to wychodzące poza utarte ścieżki, są przejawem uwalniającej się i zaraz zaduszonej czy zaduszonej w zarodku kreatywności. Może ta uwalniająca się, niewykorzystana, zaduszona w zarodku kreatywność aż prosi się o jej wykorzystanie. Może trzeba to interpretować inaczej, może chodzi mu po głowie jakiś happening, może potrzebuje większej ilości kolorów w swoim życiu. Odnośnie kolorów mi wystarczy niebieski. Ale jak tak pomyślę, ile razy sama dawałam po łapach swojej kreatywności. Sam jest lepiej ukierunkować się. Ale tymczasem, gdy to ziarenko kreatywności zaczyna w nas kiełkować się, no to z jednej strony trzeba go drążyć, z drugiej strony podlewać, żeby coś sensownego się z niego wykluło. Teraz tak, drążąc to dalej, ile razy zrobiłam coś głupiego, co wydawało mi się dobrym pomysłem. Ale nie dałam temu czasu, by wykiełkowało, po prostu wrzucałam na żywioł. A potem okazywało się, że tracę obserwujących. I może ten pomysł z przemalowaniem baranów jest takim pomysłem z gatunku do realizacji po pijaku. To jest też taki przejaw kreatywności. Ale tutaj, żeby coś dobrego się z tego wykluło, może trzeba to troszkę inaczej ukierunkować. Niemniej to jest jakaś metoda na kreatywność, na rozbudzenie w sobie kreatywności. Bo kreatywność przychodzi czy nachodzi na Ciebie, naskakuje, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Włóczysz się z przyjaciółmi po takim polu z baranami, no i nachodzi na Ciebie. Coś się uwalnia w Tobie. Kiedy umysł przestaje tak kurczowo i rzeczowo trzymać się tych przyziemnych spraw, a zaczyna błąkać się po rozdrożach i wchodzi na manowce utartych ścieżek. A wtedy spada jak grom z jasnego nieba kreatywność. Pomysł do sprawdzenia w praktyce, na ile jest dobry. Bo może po prostu to nie jest ten czas i to miejsce. Może po prostu nie zaczynać od razu od przemalowywania baranów. Może po prostu to jest taki pierwszy błysk. Kreatywność, bo nigdy nie podejrzewałam siebie o takie jej pokłady, zanim nie zaczęłam blogować.